Kontrolę tę podjęliśmy z własnej inicjatywy po zakończeniu kontroli realizacji badań klinicznych przez wyspecjalizowane szpitale kliniczne. Działalność tę oceniliśmy negatywnie. W szpitalach doszło do wielu nieprawidłowości. To kazało nam zastanowić się, jak działa nadzór nad szpitalami klinicznymi. Stwierdziliśmy, że nadzór uczelni medycznych nad szpitalami klinicznymi. Oraz nadzór ministra zdrowia nad uczelniami medycznymi sprawowany był nierzetelnie. Wiele zastrzeżeń mamy do ministra zdrowia, który nie egzekwował dyrektorów uczelni informacji dotyczących sytuacji w szpitalach klinicznych. Jeśli już te informacje docierały, to nie weryfikował ich treści, nie zwracał uwagi, gdy nie spełniały określonych przepisami wymogów. W związku z tym nie mógł zidentyfikować nieprawidłowości występujących w uczelniach i szpitalach klinicznych. Nie wiedział na przykład, czy realizują zadania statutowe oraz czy udostępniają na właściwym poziomie świadczenia medyczne. Rektorzy uczelni nie wywiązywali się z obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli w szpitalach. Tworzyli nierzetelne raporty oparte wyłącznie na przesłanych im sprawozdaniach. Oceny działalności dokonywano w oparciu o dokumentację uzyskaną ze szpitali bez przeprowadzania czynności kontrolnych. Brak tych czynności uniemożliwiał rektorom weryfikację danych, co ograniczało możliwość podejmowania działań naprawczych.